I heja, hej, hello ludzie, tutaj Cele 55 i witamy w ostatnim odcinku Gothica 2. Czas zakończyć tę 9-letnią serię, wydaje mi się. I mamy przed sobą... Właściwie nie powinienem od tego zaczynać. Powinienem zacząć od tego listu starego. Ostatnie ostrzeżenie. Nic mnie nie obchodzi, czy uda się wam przeleść przez most z drugiej strony. Dla mnie możecie piec się w piekle. Tak długo, jak jestem w swoich włościach, most będzie podniesiony, a każdego mędryka, który będzie próbował ustrzelić z łuku przełącznik, żeby się tu dostać, osobiście wypatroszę i powieszę na najbliższym drzewie. Arhol. More like asshole, am I right, guys? Ho, ho. Ale ten list, który jest ledwo widoczny na ziemi, za sobą kijaj. Okej, zadziałało. Jest podpowiedzią, co należy robić dalej. Mianowicie trzeba ustrzelić te przełączniki i... Wyglądało to tragicznie, bo się odbijał bełt, ale to nie jest trudne, żeby to zrobić właściwie. Spójrzcie na to, mam 10% kuszy, a procenty są bezpośrednio odpowiedzialne za szanse na trafienie. I nie miałem problemów. Wystarczy tak, nie wiem, po 3 razy strzelić w każdą stronę i powinno pójść. Widzicie te 10%? Widzicie je? Świetne są. I tak, to jest drugi poszukiwacz, który zawał serca mnie powodował. A co dla was, widzowie, żebyście cokolwiek widzieli? Bo ile ja coś widzę, to... Biorąc pod uwagę, jak OBS ma jakość nagrywania, oraz biorąc pod uwagę, jak ciemno jest w Gothicu, to nie będę ryzykował i nagrywał w ciemnościach. O, tylko 3? Tylko 3 razy trzeba było kliknąć, ale przedmioty są do dupy za to. Życie? A to 4 razy. Ryba. Tak, kurczę. Najpierw gulasz, potem ryba. Po prostu... Co to robi? Coś dla beki. No dobra, ale zaczynamy trzeci akt. Trzeci nic etap dworu Irdorath. Jest on dużo dłuższy od pozostałych dwóch. Można powiedzieć, że... Jak dwa razem wzięte, plus jeszcze trochę. I again, to jest podział, który ja stosuję, żaden oficjalny. Po prostu jestem takim typem osoby, który jak sobie czasem dzieli rzeczy, to jest mu milej. I ten etap ma tematykę, motyw nieumarłych oraz poszukiwaczy. Tamten jeden poszukiwacz się nie liczył wśród zwierzoludzi. Zwierzoludzi? A Boże, jaszczuroludzi. Za dużo Warhammera się naczytałem. Alright. Ruszajmy dalej w takim wypadku. I tak jak mówiłem, orkowie oraz jaszczuroludzie są dosyć prości do pokonania, a to ze względu na to, że ich pattern po angielsku ataku, czyli sposób atakowania, jest bardzo przewidywalny i bardzo łatwo go wyeksploitować. Tymczasem u szkieletów, które nie są pomniejsze, ten pattern jest stanowczo trudniejszy. Pomniejszy to ma... O, proszę bardzo. Robią ten debilny atak szarżowania jak orkowie, więc nie ma żadnego problemu z rozwalaniem ich. Jednakże te trudniejsze, czyli te ze zbroją, no są trudniejsze do pokonania. No cześć. O Boże, ich jest dwóch. No dobrze, przywitajcie się z kuszą łowcy smoków. Swoją drogą, chciałem przetestować, jakby wyglądał build tylko pod kuszę, albo ewentualnie build maga, który początkowo inwestuje tylko w kuszę. I nawet jeżeli wyda się te, powiedzmy, 60 punktów w zręczność oraz 20 w kuszę, żeby mieć tam 80 zręczności i 30%, to jest czysta tragedia. Nadal można nie trafiać z odległości, która jest oburzająco mała. Powiedzmy, tak jak są tą poszukiwacze, to możesz stać tak i trafić, nie wiem, co piąty bełt. To po prostu albo trzeba mocno zainwestować, albo pocować się w dupę. To znowu mi grozi. Frajer. I tak, i przed chwilą mieliśmy tego uzbrojonego, lepiej szkieleta, który jak widzieliście, co chwila się bronił. Ci są już upierdliwi według mnie. Nie znajdę. O, wyśmienicie, udało się jakoś oddzielić ich. Na nich to najlepszy sposób to po prostu bronić się. Tego musi podejść. Tylko że problem na tym polega też taki, że zasrańcy mają kilka sposobów atakowania. Mogą albo raz machnąć, albo dwa razy machnąć, albo dwa razy machnąć szybciej. Niczego tu nie znajdę. Najlepszy sposób założymy na to, to jest po prostu maszowanie, czyli robienie tego jak najszybciej. I zobaczyć, czy to zadziała. Jak wykonują dwa ataki, wtedy my atakujemy. Bum. Proszę bardzo.
Jak wykonałem jeden atak, a my jesteśmy w trakcie bloku, no to czasem możemy nie zdążyć i oberwać. I na wcześniejszych poziomach to się kończy tym, że po prostu, no, gryziesz piach. Zobaczmy. Nic tu nie ma. Lubię też poszukiwać, bo drobią fajne rzeczy. W nocy kurka poszukiwać to są takie ścierwa, dajcie spokój. A ja wolałem tam nie wchodzić, bo tam jest pełno szkieletów. Co drogą, Archol mi się strasznie kojarzy z... O-o. Ciebie nikt nie zapraszał. Archol mi się strasznie kojarzy z Archon. Człowiekiem, który prowadzi Arn.eu. Moje HP. Tak, czyli wiecie co? Odbiegnijmy trochę i zapiszmy grę. Zginięcie tutaj byłoby co najmniej tragiczne. Okej. Okay. Wiecie, nastawię sobie tego chyba na 3 hity położyłem. Uff, o Jezus! Okej. Okay. Zabiliśmy Archona. Swoją drogą, polecam kanał, ponieważ robi dosyć dobre recenzje, a do tego mają takie serie Gothic w pigułce, może w pigułce. I między innymi zrobili Gothica, opowiadając o tym, jak był dewelopowany. Bardzo dobrzy ludzie, moim zdaniem. Swoją drogą, jeżeli otrzymuje się jakiś dokument i próbuje się go znaleźć, spójrzcie na ten syf, mój Boże. Najgorsze jest to, kiedy macie coś takiego. Wiadomość? Stary list? Wiadomość. No to dzięki. O, elixir życia jeszcze jeden. Gdzieś tam po drodze podnieśliśmy. Nawet w play'u to chyba mieliśmy mniej tych potów, ale... You know! Będziemy sobie żałować. Mówię, najlepiej jest po prostu wykorzystać jakiegoś buga na pieniądze, grając łowcą smoku, ponieważ... Albo odpuścić sobie średni pancerz, bo te 12 tysięcy... To dużo lepiej jest spożytkować mimo wszystko na... Na mikstury. Niż na średni pancerz, który zaraz zostanie zamieniony. Bo pójdziemy do biblioteki i z almanachu nauczymy się, jak robić ciężki. Podnieśliśmy dziennik i zaraz podniesiemy recepturę. Zobaczmy. A propos tych dokumentów. Dziennik. Który dziennik? Nie, to jest Corneliusa. Zakurzona księga. Duch wina. O Boże. Ten? Już od 36 dni czekam na wezwanie. Zaczynam wątpić, czy się doczekam. Mimo, że zrobiłem wszystko, o co mnie proszono. Latałem dla nich i przynosiłem różne rzeczy, jak jakiś lokaj. Klucznik nakazał mi zamknięcie krat, ale jeszcze się do tego nie zabrałem. Jak tak dalej pójdzie, to każdy będzie sobie mógł po prostu wejść przez bramę. Szkoda, że nie pamiętam właściwych kombinacji. Bardzo dawno już nie zakradałem się do wielkiej komnaty. I nie mogę się doczekać spotkania z mistrzem. Ciekaw jestem, czy pozwolą mi na nie, gdy już do nich dołączę. Wczoraj podjąłem próbę, ale dotarłem tylko do komnaty z dwoma dźwigniami. Nawet nie zdołałem wypróbować kombinacji przełączników w zachodnim skrzydle. Ta świnia pozamykała komnaty. Jutro spróbuję wydostać od niego klucz. No, trochę długie. No ale dobra, to jakby zapowiedź do tego, co nas zaraz czeka. To, co jest dużo ważniejsze, to jest receptura. O, tutaj. Zdołałem wskrzesić prawdą sztukę. Boję się jednak, że nie spodoba się to Feodaronowi. Swoją drogą. Daron to nie był ten mag ognia, przypadkiem z Korynis. Nieważne. Można powiedzieć, że jest kurna smokiem, który się przemienia w ludzi. Przyleciał kurna z Korynis, ale dobra. Muszę zmieszać całe jego potomstwo i stworzyć z niego miksturę w moim laboratorium. Gdyby jeszcze tylko nie siedział bez przerwy na tych jajach. Nadal jednak czuję wobec niego szacunek. Robić sobie z czyich dzieci jaja. Nie jaja, tylko miksturki. Jesus Christ. Embarla Firgasto, 11 smocznych jaj, jedna starta na proszek, czarna perła i szczypta siarki. Miksturę należy doprowadzić do wrzenia i mieszać bez przerwy podczas destylacji. Substancji końcowej należy używać z umiarem, gdyż wywołuje silne efekty uboczne i może rozkwiać cały system kontroli nad magią. To jest błąd. Jedna czarna perła, jedna szczypta i 10 jaj jest potrzebnych. Dual chemiczny. I... Nie zwracajcie uwagi na... Na resztę receptur, które mam. Odkryłem, że alchemia jest czymś, co pretty much zawsze powinniście się uczyć, grając w Gothica. Jest po prostu nie fair tak silna. Wystarczy... Nauczcie się mikstury siły, zbierzcie tam po 10 smoczych korzeni i 10 tych... 10 sztawiów królewskich i nagle macie plus 50 do siły. Po prostu what?
zrobiłem, jak się dowiedziałem. No, skórka to zbalansowała, no i zbalansowane tylko poty dawały plus 3. No ale dobra, co to jest to Embarla Fingasto, czy jak to się nazywało? To jest bardzo przyjemny potek. Check this out. 15 do siły. A łowcy smoków mogą mieć dwa takie potki. Boom! 30 do siły, tak? 3 level upy. Wydane w siłę. Now we are talking. Kurczę, przydałoby się wydać ten level up. Ale tak trochę teraz do dup nie zawracać. Bardzo nie podoba mi się ta pozycja. Okej, okay, teraz coś widzę. Ech. Człowiek ma nadzieję na tego kryta, który nigdy nie nadchodzi. No chodź tu. Ale miałem coś jeszcze powiedzieć. A! Nie jestem pewien, czy czarna operuła zaczęła się jeszcze stosowana. Prawdopodobnie tak. Tak, ale... Jak widzicie, Embarla Fingasto wymaga tylko jednej, a w grze jest ich pełno. Zaraz wam pokażę, ile ich mam. O mój święty Jezu. Nienawidzę z nimi walczyć, po prostu nienawidzę. Czasem po prostu stwierdzę, że już lepiej wytankować ten jeden cios, ale mieć to z głowy. O, proszę bardzo. O mój Boże. No ale trzeba się skrycić. Czysta tragedia. Naprawdę nie lubię walczyć z osobami, które mają wysoki poziom znajomości z bronią. I są to właśnie szkielety. One to mają mi teraz... Uff. Nie licząc pomniejszych szkieletów. Niczego tu nie znajdę. One to są dupy nadal. Perły. Perły można kupić, są cholernie drogie. Każda kosztuje 1000. Ale proszę bardzo, 5. Jedna, darmowa, jest w kopalni Sylwestra. Tego, który zginął i to była ta kopalnia z pełzaczami w Górniczej Dolinie. Warto ją zdobyć. 3 można chyba kupić, z tego jedną na dworze Irdorad. I nie pamiętam, gdzie jest ostatnia, szczerze mówiąc. No ale jak jest potrzebna jedna do tego pociąga, Fingasta, ble, 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 no to proszę bardzo. Już wiecie, gdzie ewentualnie. Okej, tu zapiszmy grę, ponieważ wziąłem Maria. Dlaczego wziąłem Maria? Ponieważ on otwiera ten wątek. Mini wątek. Tu stoi pedał. Podejdź bliżej, przyjacielu. Pokaż, na co cię stać. O co ci chodzi? To proste. Mistrz już dawno chciał się ciebie pozbyć. Powinienem był cię zabić wcześniej. Teraz jednak moi przyjaciele naprawią ten błąd. Prawie zabity. Maria jest jak najlepiej szybko zabić, bo Sucz ma bardzo dobry miecz i właściwie boli. Uwierzcie, boli. O Boże, uwielbiam jeszcze... tą... O, Mario mnie jeszcze dobie. Dobra, zobaczmy, kto za nami biegnie. Nikt, wyśmienicie. Okej, jednak biegną. Widzicie, to 80% szans na kryta 3 razy nie weszło. Nienawidzę tego. Niczego tu nie znajdę. I tak, nadal mam to obsesyjne zbieranie wszystkiego. To jest kompletne marnotrawstwo czasu, tym bardziej na let's playu, ale po prostu nie mogę się powstrzymać. Ale zapomniałem o coin nosa. Naprawdę warto to nosić, ponieważ w gotiku, jeżeli wróg się nie przedziera przez naszego armora, to robi żałosne obrażenia. Ale minimalnie 5. W gotiku jedynce, jeżeli się nie przechodziło przez armora, to dosłownie nic się nie robiło. Kompletnie. Rozerwę cię na kawałki. Rozerwę cię na kawałki! Zmień na Maria, zmień na Maria, zmień na... Excellent. Właśnie na to, ostrze burzy. Ostrze burzy, 75 obrażeń. Taka różnica od zwykłego miecza. I almanach opętanych. Czyli Mario też był... No, opętany. Podobnie jak Pedro. O, cześć! Myślałem, że mi się uda tak ładnie odwrócić i od razu go pac. To jest takie satysfakcjonujące. Zawsze. No ale dobra. Coś miałem chyba zrobić. A! Miałem dostać AIDS. Przeczytajmy sobie tę księgę. O! Nie mogę otworzyć! Coś mnie dusi! Bufuję się! I witajcie w sali, której naprawdę nie lubiłem za czasów dziecka, ale nie jest taka zła.
mam tutaj 6 dróg. Należy pójść w dolny najpierw. Taka podpowiedź. Nie pamiętam, która dokładnie. Chyba nie ta. Tam, gdzie nie było orków, chyba trzeba było iść. Uwielbiam ten dziwnie zaniżony poziom głosu, kiedy wróg jest w pobocznym pomieszczeniu. Pomieszczeniu obok. I swoją drogą, jeżeli bawicie się w alchemię, to... Suka. To pokochacie orkowych orkowe elity. Dlaczego? Ponieważ orkowe elity mają szansę na dropnięcie smoczego korzenia. A smoczych korzeni w grze jest chyba... Żebym się nie pomylił, Boże. Nic tu nie ma. 15, wliczając dosłownie wszystkie źródła, czyli na ziemi plus sprzedawcy. I jak się jeszcze zdobywa je z orkowych elit, to wspaniale, ponieważ szczawów jest chyba 23 w grze. Aha. Ale żeś się wpierniczył podpowiedź! Debil! Amen. Nie znajdę. Czysty geniusz? Coś tu jest? Nie ma. Okej. Okay. Sprawdzam, ponieważ potem będą Kinder niespodzianki, jak będzie się wracało. Taki malutki spoiler. No, ale szczerze jest jakieś 23, wliczając wszystkie źródła, a ponieważ smoczych korzeń jest 15, no to chcecie więcej. No to proszę bardzo. Rozwalajcie sobie... orkowe elity. Goblinie jagody, które są potrzebne do wywaru ze zręczności, można zdobyć od czarnych goblinów. Od czarnochów, no. Dobra, zdobyliśmy klucz od klucznika, dzięki temu możemy otwierać bramy. Bramy są upierdliwe, ponieważ są 4. Można otworzyć po 2 bramy na jedne drzwi. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy można od razu otworzyć wszystkie naraz. Ja po prostu lubię otwierać 2, a potem iść dalej. Powiem drogą, jeżeli mamy porównywać Gothica 1 do 2... O mój Boże! Dwór Irudorat jest krótszy i stanowczo słodszy niż Świątynia Śniącego w jedynce. Co prawda nie kończyłem tam życia w Świątyni Śniącego, ale nie było mi przyjemnie. Po prostu to było strasznie długie i mozolne momentami. Ale też z drugiej strony, no... jakiekolwiek wyzwanie dawało graczowi. Zombie tak dużo prościej jest zabić w tej części, Boże. Tarzany jedne. A w Świątyni Śniącego są trudniejsze zagadki, stanowczo. I generalnie jest mniej liniowa... O, proszę bardzo, brama otwarta. Mniej liniowa struktura tych podziemi. No, cześć. Tu się nawet nie będę bawił, po prostu na twarz przyjmuję i biję. Excellent. Okej. Okay. Co ja miałem? Nic tu nie ma. Właśnie dostałem informację od YouTube'a, że ktoś skomentował. Niczego nie ma. Fajna rzecz, YouTube. Jesteśmy... Jezus! Dobra, rozumiem, nie zbieram przedmiotów. W sumie nie ma co, lagi są kompletnie do dupy. I tutaj nie wiem, skąd mam wiedzieć o odpowiedniej... odpowiedniej kolejności przełączników. Wiem, jaka jest nieprawidłowa i najpierw ją zrobię. Chyba wiem, jaka jest nieprawidłowa. Ale nie, naprawdę nie wiem, skąd mam wiedzieć, jaka jest prawidłowa kolejność klikania tych przełączników. Wydaje mi się, że nie ma nigdzie tekstu o tym i to jest nieprawidłowa. Gaz. Nie zabija nas od razu, ale nas rani. 1156. Aj tak, po wczytaniu buguje się to. Nie wiem, czy to jest wina system packa, czy po prostu Gothica. Prawidłowa kombinacja przy szkielecich goblinach. Przód, prawo, lewo. Nie wiem, czy jeszcze jakaś inna kombinacja działa, wiem, że ta działa. Woo! Jaki speedrun! I jeden z 4 przełączników już zrobiony. I tak jak mówiłem, Kinder niespodzianka będzie. Z czego... Okej. Okay. Jeżeli mag by nas zamroził, to jest game over. Magowie są po prostu tacy okropni. Generalnie zamrożenie jest takie okropne.
Nie ma czego niczego tu nie znajdę. Chyba w całej serii zamrażanie jest po prostu do dupy. W jedynce i w dwójce, jak jest się zamrożonym, to wróg najpewniej nas zabije. A w trójce... W trójce brywalu to po prostu nas zabije, koniec. Tu nic nie ma? Dobrze. Bo w trójce strasznie zbalansowana jest magia. Obrażenia są pioruńskie. A, to było ładne. Potem to zbierzemy. Może jednak schowam. Nie schowam, znacie się. Szybko! Okej. Okay. Tak zwany chip shot. Wojownicy cienia też bolą. No, może nie aż tak bardzo, jak myślałem. Może to jednak nie są archole. Archole. Wyszła ta gra Kingdom Come Deliverance, która ma być takim, no, pseudo realistycznym przedstawieniem lat, chwila, chyba 15 wieku w Danii. Tam był taki książek, który Archibald zmienił na Ars and Balls. No i po prostu, no, muszę się tym pochwalić, bo śmiałem się do rozpuku z nazwy Ars and Balls. Okej, okay, drugi przyłącznik zrobiony. Zapiszmy grę. Tak, nie zapisuję na celebak, ponieważ chcę zachować swoje oryginalne save'y. A to nie ma znaczenia. Gdyby ktoś się zastanawiał, co jest z tymi rozdział 1, rozdział 2, no to... Uuu, to było dobre. To bolało. Au. Orkowie już więcej bolą. Gdyby ktoś się zastanawiał na temat innych save'ów, no to po prostu... Postanowiłem, że... Że jak przechodzę sobie grę, to potem porównuję statystyki z każdego rozdziału, jak rozpoczynam. Okazuje się, że trzeci rozdział prawie w ogóle nie daje doświadczenia. I mówię kompletnie serio. Tam, nie wiem, chyba półtora poziomu zdobyłem? Ale to głównie dlatego, swoją drogą, jeżeli chcecie otworzyć inne bramy, po prostu druga kolejność przełączników. Do górnych lewo-prawo, do dolnych prawo-lewo. Ruszajmy dalej. O cholera, zgubiłem wątek, o czym to ja mówiłem wcześniej. Ars and Balls. Super. Dużo osób narzekało na to, że latam z małym HP. No to może to naprawię. Alright. Powiem drogą, widziałem na próbnych nagraniach, jak wygląda... No jak wygląda jakość niestety nagrywania OBS-em, ale uwierzcie mi... A inne alternatywy trochę mnie bolały. Na przykład Fraps, który pół minuty nagrania, już wam się chwalę, kondensował w 700 mega. Pół minuty. Stwierdziłem... O, cześć, Pokemonie. Niczego tu nie znajdę. Ha. Ale ten Akamaru schudł. Także Fraps odpadł. A OBS miał swoje problemy. Okazuje się, że... Nagrywanie OBS-em... O, nie było krytów dwa razy wziętych, nieładnie. O, w mordę, gdybyśmy teraz wrócili na statek, to mielibyśmy 90%. O cholera, znowu zgubiłem wątek. Za dużo myślę. Mówiłem o psie z Naruto. Te, bardzo ważne. Swoją drogą, kto pchnął tam te zombie tutaj? Tak po prostu zombie, cholera mi ile lat siedziały tutaj. To jest nasza świątynia zła! I trzeci przełącznik. Wydaje się, że ten etap jest dłuższy? No, powinien się wydawać. Tak naprawdę nie marnuję prawie w ogóle czasu, a spójrzcie ile już więcej czasu. Spędziliśmy na tych. Pięknie. Idealnie prawie. Jeśli tego nie oberwać. Szkieletów magów strasznie lubię w Gothiku 1, ponieważ oni mają konkretną liczbę zwoi przywołania przydupasów. Oni też przywołują oczywiście szkielety, ale jak oni przywołują, to mają właśnie, korzystają ze zwojów. Nie mają tego nieskończoność. I śmieszna rzecz jest taka, że można te zwoje zabrać i samemu używać, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że... Actually to ma znaczenie, ponieważ nieważne, czy przyzwie je przydupas, czy przyzwiemy my, expa i tak dostaniemy.
Xardas też był moim ulubionym przyjacielem. Wow, gdzie są kryty? Xardas był moim ulubionym przyjacielem w Gothiku 1, ponieważ dało mi mnóstwo zwojów przywołania czegoś. I ja tak sobie expiłem. Wbiłem chyba... No, z 36 na 40 któryś tam. 41 chyba. Aż tak dużo expo można zdobyć tych zwoi. Nic? Tylko wojownik cienia. No. Panie i panowie, już prawie koniec. Została jeszcze tylko jedna duża sala, która zwieńczy ten ostatni etap. Okej, co teraz? Nice! Uwielbiam Dongusa, ten zasięg jest świetny. Mistrzem tej gry nadal nie jestem, na coś poradzić. Mówiłem chyba o OBS-ie, jak nagrywał. I o problemach z tym związanych, no to... Nie ma czego plądrować. No to problem był taki, że gram teraz w okienku, jak już mówiłem, chwaliłem się. Ale ta gra bardzo nie lubi okienka. Przynajmniej nie dopóki gry się nie uruchomi ze zgodnością XP-ka jako administrator, ponieważ wtedy gra najzwyczajniej w świecie crashuje przy cutscenkach. Na szczęście sprawdziłem to, inaczej ten Let's Play skończyłby się na crashu cutscenki i to, no, to byłoby komiczne. Przynajmniej, ale nieprzyjemne. Jak fajnie spatrz się na te animacje. Czy ja mogę? No cześć! Jak na filmikach ludzi. Kamerka stoi w miejscu, bohater się rusza. Czy mogę to powtórzyć? O! Cześć! Nazywam się Bezio, XDDDD. No. Kurczę, idę w lewą myszką, a kończę po prawej stronie, gdzie jestem? Zaraz się dowiemy. No, tu byłem. I teraz... Bum. Troszkę atmosfery. A chuj, atmosfera przy tych zasrańcach. Potrafisz strzelać przez... Okej, okay. Nie bawimy się w Star Warsy. Jezus Chrystus, ała. No, podejście bliżej. Przestań strzelać przez kolumnę, oczywiście. Dobra, pójdźmy dalej. Au, samonaprawdzające firebole. Cześć. A mimo wszystko oni już troszkę bolą. I chciałbym zaznaczyć, że ja... No mówiłem, że nie noszę amuletów na siłę bodajże. Może mówiłem ogólnie o amuletach. W takim wypadku skłamałem. Ponieważ noszę na odporności. Jak widzicie, przydaje się. Mianowicie... Pierścienie. Są dwa bardzo dobre. Nietykalności i wiecznych zwycięstw. Nietykalności jest chyba tylko jeden w grze. Może dwa. Ale jeden jest w ruinach znajdujących się... w górnym prawym rogu mapy Korinis. Tam w Nocy Kruka jest wątek z magami wody. Jednakże tutaj... Czy widzę Fireballa? Coś tam jest. Niczego tu nie znajdę. Jednakże w podstawce tam nie ma nic oprócz ruin azteckich. Ale bardzo warto tam pójść. Jest tam troll, który daje doświadczenie oczywiście i parę innych rzeczy. Tam jest! O! Cześć! Nie przeszkadzaj mi! Boże, jak ma się 100% szansy na kryta, to ta gra jest tak dużo przyjemniejsza, bo po prostu każdego tak podchodzisz do poszukiwacza, patrz, nie ma go! O mój Boże, ile was matka miała? Ciekawostka, o której nie wiedziałem. Przez bardzo długi okres czasu nie wiedziałem właściwie. Mianowicie... Poszukiwacze, jak się zdejmie im kostiumy, goddammit, w dupsku muszą mnie cały czas walić, to są członkowie bractwa z Gothika 1. I szczerze mówiąc, mój mózg został kompletnie sfajczony. Sfajczony, jak się o tym dowiedziałem. Ponieważ to ma dużo sensu. Gra dużo o tym podpowiada. Na ten temat podpowiada.
cały czas bóle głowy Lestera i Angara, którzy byli członkami tego obozu, między innymi. Aha. Czuję się, jakbym dostał, kurczę, receptę do doktora. Od doktora, przepraszam. Kurczę, runiczne... To jest zwój przemiany w smoczego zębacza? Tutaj? Naprawdę? A well. A tu? Lepsze to niż czerwone kill me albo coś w tym stylu. Jak horrory lubią. Swoją drogą, bardzo doceniam fakt, jak Gothic 1 jest mroczny. Ma wręcz elementy horroru, bym to powiedział. Lokacje są strasznie dobrze oświetlone. Czytaj, niektóre są mało oświetlone, niektóre nie. Co genialnie wpływa na odczuwany klimat. Są niektóre lokacje... No właśnie takie też. I to na człowieka działa, jak się wczuwa w ten świat. To świetnie działa. Niestety Gothic 2 na tym troszkę cierpi. Może o tym jeszcze wspomnę przy napisach końcowych. Ale Gothic 2 naprawia prawie wszystko inne, także... Jest częścią preferowaną przeze mnie. Kurczę, plac zabaw, poszukiwaczy. Ci to mają posrane zabawy. Ominam skrzynkę, ale zaraz do niej wrócimy. Teraz nie możemy jej otworzyć. Gdyby ktoś się zastanawiał. A, tutaj się można poczuć jak doktor. Nawet nie będę sprawdzał tych regałów, one są identyczne prawdopodobnie. Boże, to światło. Dół, góra, dół, góra. No tak, potki na manę, potki na życie. Pełen serwis. O, i to wygląda jak permanentny pot. Tak jest, siły. Więcej siły. 146, ładnie. Świątynia Innosa... Przepraszam, świątynia... Świętego jest trochę głupkowata, bo daje ci mnóstwo statystyk, tak 80 siły, jakieś 100 HP. A nie można ich wykorzystywać nawet przez większość czasu, bo to już koniec gry. O ślizgły robaku. Odważyłeś się w końcu zjawić u wrót siedziby mego mistrza. To ty tu pociągasz za sznurki? Jestem strażnikiem dworu Irdorath, największego na świecie źródła potęgi Beliara. Mój mistrz i pan napełnia mnie boską mocą. Jedno moje słowo wystarczy, by na zawsze skazać cię na wieczne szaleństwo. Rozumiem. Znowu jakiś pachołek z przerostem ambicji. Pezio? Uwielbiam te jego komentarze. Tak samo jak nasz... Okej, może potem pokażę, nie teraz. Kto jest twoim mistrzem? Mój pan podróżuje między światami, a jego boska mądrość nas oświeca. Jest wybrańcem Beliara, który uwolni królestwo od cuchnących wyznawców Innosa. Tym, którzy wątpią w jego potęgę, przynosi cierpienie i śmierć. Skąd ja to znam? Co kryje w sobie ten portal? Komnaty mego pana pozostaną dla ciebie niedostępne. Nigdy nie zezwolę ci na otwarcie bramy. Jakbym potrzebował twojego pozwolenia? Ilu jeszcze tobie podobnych będę musiał zabić? Jest nas wielu. Nie masz nawet pojęcia, jak wielu. Wszyscy czekamy na ostateczne wyzwolenie. O, ja cię wyzwolę. Okrzyki i lament zaleją świat wszędzie tam, gdzie będziemy stąpać. Wasze okrzyki i lament. Uwolnimy świat od barbarzyńców nazywających się strażnikami ognia. Nie zabawimy długo w tej świątyni. To prawda. O tak, trzecia warstwa AIDS. Bardzo jej potrzebowałem. Dość tych bredni. Teraz nadejdzie twój koniec. Twoje oczy zakryje ciemność, a twa dusza zniknie w zaświatach. Aha. No to fajnie, Andrzej. Ooo! Jakieś potężniejsze fireballe. Klucz do kufra, jak już mówiłem, i zwój czarnego maga. O Boże. Może troszkę niższy klimat, cały czas pyskując temu final bossowi, ale szczerze mówiąc, myślę, że to jest jak najbardziej w klimacie Gothica. Bezimienny, nawet w jedynce, kiedy się tą strasznie klimatyczną świątynię śniącego przechodzi, to
Kurczę, kobiety gnijące mumie przodem. Naprawdę, bezimienny to jest świetny protagonista. Nic tu nie ma. I miałem to jeszcze pokazać, to chyba było przy smokach, o Boże. Taka jedna strasznie śmieszna rzecz, według mnie. Pan smoków nie, to były polowanie na smoki chyba, gdzie... A! Służą jakiemuś panu, którym nie chcą mówić. No może poza bezwartościowymi przepowiedniami w stylu nasz pan przyjdzie i zniszczy świat, bla bla bla, nic nowego. Uwielbiam, kiedy Bezio pokazuje swój charakter w tym dzienniku. To się zdarza. Okej, o Boż. Wiadomość od Sylwestra. Boj! Zwój czarnego maga. Kadosz MM Kadar. Niech oko mocy oświetli twą ścieżkę. Czytając od tyłu Radak Meme. More like Rad Meme. Oko mocy. No to wykorzystajmy teraz to hasło na drzwiach wraz z tym okiem mocy. Bardzo trudne, wiem. Ciężko było się domyśleć. I już za tymi drzwiami... Kadosz MM Kadar. Otwórz się. Easy. Czeka ich pani władca za drzwiami. Przepraszam, portalem. Bezio, starczy. Bezio! Skłony robi. Leg day. I teraz, wybierając lewą albo prawą ścieżkę, wybieracie dobre albo złe zakończenie. Żartuję sobie. To samo było w świątyni Śniącego też, lewo i prawo, tak... Why? Nie udawajcie, że teraz jesteście nieliniowi. I final boss. Smok ożywieniec, ten, który... Brak many. Chodzi pomiędzy światami. Który włada śmiercią. Ja też władam śmiercią, pokażę wam. A, swoją drogą. Jest zaklęcie Remove Spooky Skeletons. Gdzieś mam. Istniał pewien mit, że zabija to smoka ożywieńca na hita, co jest kompletną bzdurą. Ani w Nocy Kruka, ani w podstawce tego nie robi. W Nocy Kruka nie pamiętam, ile robi obrażeń. O, proszę bardzo, to jest to. Tutaj zabija smoka ożywieńca na 3 takie zaklęcia. A ponieważ wymaga 40 many, no to dałoby się. I to byłoby bezpieczniejsze niż to, co zrobimy. Ale jesteśmy łowcami smoków, come on. A więc udało ci się mnie odnaleźć. Bardzo długo czekałem na twoje przybycie. Nie rozśmieszaj mnie. Zaraz mi powiesz, że wszystko przebiega zgodnie z twoim planem. Cóż ty możesz wiedzieć o moich zamiarach? Czyż nie wysłałem poszukiwaczy, by naprowadzili cię na mój ślad? Czy nie pozostawiłem śladów mojego istnienia tak wyraźnych, że trudno je było przeoczyć? Choćbyś nie wiem jak próbował, nie możesz temu zaprzeczyć. O, wpuść, jaki master dyskusji. No, podałem moje argumenty, nie masz szans. Kim jesteś? Nadal musisz o to pytać? Przecież masz napisane smokożywieniec. Przecież wiesz, kim jestem. Nie mam imienia. Tak jak ty nie masz imienia. Mój stwórca obdarzył mnie boską mocą, tak jak twój Bóg obdarzył mocą ciebie. Moim przeznaczeniem jest zniszczyć świat. Tak. Ta kamera. Jak ty sam niesiesz śmierć, łowco smoków. Czy nie czujesz więzi, która nas łączy? Tak. Już wiesz, kim jestem. Nie, to niemożliwe. Xardas zawsze mówił. Xardas jest słaby. Nie stanowi dla mnie żadnego zagrożenia. Tylko ty jesteś godzien stawić mi czoła. Tak zostało zapisane. Pora, byś pogodził się ze swoim przeznaczeniem. Jeden mój kolega mówi na Xardas, a Xardupa, co jest, przyznam, urocze. Dlaczego tu przybyłeś? Powierzono mi mą moc, bym dzięki niej skąpał ten świat w morzu krwi. Nie spocznę, póki ostatnia forteca praworządności nie obróci się w pył. Kto wysłał cię na tę wojnę przeciw rodzajowi ludzkiemu? Moim władcą jest Pan Ciemności. Znasz go. Słyszysz jego zew. Moje armie powstaną wkrótce z jego imieniem na ustach, a świat spowije wieczny mrok. To jest dopiero bla bla bla. Dość tego. Wyślę cię z powrotem do piekła, z którego wypełzłeś, gadzie.
Nie jesteś jeszcze gotów do walki ze mną. Jeszcze chwila, a mój cel zostanie osiągnięty. Ja nie jestem gotów. Twoje szczątki pozwolą mi wyzwolić wiatry śmierci, który wkrótce omiecie cały świat. To jest dobry tekst. To mi się podobało. Jeżeli jest się mimo wszystko władcą zła, trzeba mieć dobre one-linery. Ała! O, ominąłem Fireballa. Myślałem, że zawsze jak się wyląduje, to musisz oberwać nim. Wielki dongus, zasięg 20 km. Tak, smokarz więc nie jest aż takim wielkim wyzwaniem, zwłaszcza jeżeli masz te zwoje, które można spokojnie kupić. Aha. Utknąłem na stalagmicie, prawie zginąłem. Swoją drogą. Jeżeli ktoś próbuje uciekać i być ciki, to spójrzcie na to. Po obu stronach są orkowie ożywieńcy. I kiedyś z ciekawości, czytajcie dzisiaj, sprawdziłem, co się znajduje w tych korytarzach. Mianowicie nic, ale są długie wpyte. Jak długie? No, mówimy tutaj o 20, może 30 sekundach chodzenia w prostej linii. I drugie tyle wracając. Dobra, odpocząłeś? Ja odpocząłem. To co, jeszcze raz? O! Umieraj! Przynajmniej nie wylądowałem pod gruzem tym razem. Śmieszna rzecz, którą będę musiał wam potem pokazać. Ale kiedyś na kodach wleciałem tutaj, żeby zabić tego smoka żywieńca i efekt był komiczny. Wrzucę tą ciekawostkę w opisie. Będzie tam link do tego filmu. Nie będę go upubliczniał, ale to będzie taka ciekawostka dla tych, co actually oglądają tę serię. I chciałem coś jeszcze zobaczyć. Czy tam jest drugi ten ork? Nie zapomniałem o tobie. Frajer. Ich było tak dużo w pierwszej części. No i wróciłem tu między innymi po to. Smocza krew z czegoś, co nie ma ciała. Bardzo śmieszne. Tak samo łuski. Dobra, napijmy się teraz. Moim zdaniem trzeba teraz się napić za zwycięstwo. Łzy i nosa. Ty jesteś wybrańcem Indosa, tak jak ja jestem wybrańcem Beliara. Tak? To patrz! Dead! Na miejscu, tak przed smokiem. Tak, ale łzy i nosa tylko i wyłącznie są dla magów... Nie, właściwie nie. Magowie dostają dodatkowe statystyki po wypiciu łez Innosa, a paladini mogą je wykorzystać do ulepszenia swojej broni bodajże. Łowcy smoków to mogą mi dobrze wypieprzyć ten przedmiot z ekwipunku. Ale hej, pokonaliśmy końcowego bossa! Teraz możemy powoli wracać. Dlaczego powoli? Bo mógłbym wypić miksturę szybkości, ale wolę powoli, bo tak będzie po pierwsze klimatyczniej, a po drugie... Spójrzcie, kto tu czeka. Hej, ty! Już po wszystkim. Możemy się stąd wynosić. No, popatrzcie tylko. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Jak do diaska udało ci się przez to przejść? Pewnie miałem szczęście. Skoro tak twierdzisz. Co zamierzasz robić dalej? Dobre pytanie. Na początek chyba wrócę do Korinis. Nie ma tam już gildii złodziei, a to otwiera pewne ciekawe możliwości. A może po prostu przejmę interes Bromora? W tym fachu zawsze są jakieś pieniądze. Uczciwe pieniądze. Tej uczciwości. Idź do kapitana.
i wynośmy się stąd wreszcie. Chwila. No, możemy się stąd wynosić. Przyznam, że Diego jest moim ulubionym przyjacielem bezimiennego, jeżeli wykorzystać ten termin. Bezimienny nie ma ich aż tak dużo, ale Diego jest ten, którego spotkał po raz pierwszy i ten, z którym wydaje mi się mimo wszystko ma najbliższe więzi. Wydaje mi się, że kanonicznie byłby to najlepszy przyjaciel bezimiennego, koniec końców. Chociaż nasz protagonista wydaje się taki trochę czasem whatever na wszystko. A to będzie mój ulubiony tekst zaraz, tylko najpierw to. Co możesz mi powiedzieć na temat tego almanachu opętanych? W takich sprawach ekspertem jest Pyrokar. Przykro mi, ale zbyt mało wiem na ten temat. Ej, dodatkowe doświadczenie. Kradzież tego wieszka będzie dość ryzykowna. Wydawało mi się, że od niego można potka na manę zdobyć. Może to w nocy kruka. Świetnie. Świątynia straciła teraz swoją moc. Powiesz mi, jak ty to robisz? Cholera, sam nie wiem. Czy my nigdy nie zaznamy spokoju? Ino z świadkiem, zasłużyliśmy na odpoczynek. A niech cię, Marudo. Myślę, że na początek przyda ci się trochę snu. Idź do Marudo. Kapitana i każ mu podnosić kotwicę. Swoją drogą uwielbiam te zbroje magów ognia. Świetne są. Ale ta cholera, sam nie wiem, to cały czas powtarzam ze znajomymi. To jest tak świetny tekst, zwłaszcza kiedy zda się kontekst. Powiesz mi, jak ty to robisz? Ja, wiecie, casualowo idę sobie do różnych wypierdków Beliara, morduję ich. Każdy poniedziałek. Cześć, Lester. A, jeszcze to. Miałeś rację. Mario nas zdradził. A widzisz? Trzeba było brać Luigiego. Bystry, ale co do tego nie miałem żadnych wątpliwości. Na przyszłość staraj się lepiej dobierać towarzyszy podróży. Następny raz nie wezmę ciebie. Długo tu już nie zabawimy. Mój ból głowy nagle ustąpił. Jak to zrobiłeś? Pokonałem nieprzyjaciela. To musiało być coś naprawdę potężnego. Co dokładnie? Smok ożywieniec. Mam nadzieję, że coś takiego już nigdy się nie powtórzy. Na całym świecie nie ma tyle ziela, ile mam teraz ochotę wypalić. Ból głowy przeszedł od razu. Wait a moment, Angar? Hey. Co tu robisz? Z uśmiechem? Udało ci się przeżyć. Możemy się stąd wreszcie wynieść. Czemu nie? Wróg został pokonany. No to nie traćmy czasu. Idź do kapitana i każ mu podnosić kotwicę. Co zamierzasz teraz zrobić? Może osiądę gdzieś na wsi i zostanę rolnikiem. Dość już mam wojaczki. Angar jest właściwie jedną z moich ulubionych postaci w pierwszej części. W pierwszej części jest mniej mimo wszystko postaci. I Angar ma tam świetną rolę, którą bardzo doceniam. Ale musiałem trochę zaspoilować pierwszą część, a wolałbym tego mi wszystko nie robić. Powiem po prostu tyle, że Angar dla mnie jest spoko postacią. I mimo wszystko mógłbym go też do przyjaciół bezimiennego, takiego pomniejszego uznać. Tak samo jak, dajmy na to, Watrasa, Wilka. Można powiedzieć, że to są bardziej znajomi niż przyjaciele, ale no cóż. Po prostu jest dużo NPC-ów, które lubię. Za to nie jestem do końca pewien, o co chodzi z Lee i Bezim. Dla mnie takie Możemy ruszać. Nieprzyjaciel został pokonany. Świetnie. W takim razie każ kapitanowi podnosić kotwicę. Ale zabierzesz mnie na kontynent, prawda? Oczywiście. Korinis jakoś sobie poradzi bez ciebie. A potem mogę złożyć niezapowiedzianą wizytę naszemu królowi. Długo czekałem na taką okazję. Jak myślisz? Cierpliwość chyba zasługuje na nagrodę. Cierpliwość i odpowiednio mocne argumenty. No właśnie. Tym razem nie obejdzie się bez rozruby. Walka u twojego boku to prawdziwy zaszczyt. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się kiedyś skrzyżują. To też uważam, że są tacy bardziej znajomi niż przyjaciele, ale Lee ma pewien problem, który ostatnio poruszałem kilka godzin temu z kimś i chyba kilka godzin temu, albo wczoraj. Szczerze mówiąc, mi się już dni zlewają, kiedy wstaję o 4 rano, ale miałem powiedzieć, Lee wcześniej w grze mówi, że nie zostawi swoich chłopaków na farmie Onara i Hagen musi wszystkich zwolnić z winy ich.
Kagan się na to oczywiście nie zgadza, bo inni to rzeczywiście są złoczyńcy, podczas gdy Lee został wrobiony. Ale teraz Lee po prostu stwierdza, a fuck it, krzanić ich. To mnie, no przyznam, też mnie to trochę smuci, tak samo jak tamtą osobę. Ale cóż. A Lee to jest po prostu człowiek, którą kieruje zemstę, jak Sasuke z Naruto. Zostałeś na statku? Jasne. Pomyśl, co by było, gdybyś go nie zastał po powrocie. Byłby Gothic 3. Co będzie dalej? Pewnie nic. Zamierzam wrócić do domu. Do domu? Czyli dokąd? Nie wiedziałem, że masz coś takiego jak dom. Auć. Mam lepszą propozycję. Poszukajmy jakiejś tawerny i urżnijmy się do nieprzytomności. Może. No, chłopie, wyluzuj. Już po wszystkim. Nie mamy tu już nic do roboty. Każ kapitanowi podnosić kotwicę. Christ, uwielbiam te gociki. Mimo wszystko postacie, nie jest ich tak dużo, ale tak. Tak łatwo jest zapamiętać je. To co mówią. To jakie są. Z nimi rozmawialiśmy. Chcę porozmawiać z każdym. Oni już nie mają nic nowego do powiedzenia. Ale mimo wszystko zabraliśmy trochę osób. Więc porozmawiajmy z każdą. Nie musisz mi tego mówić. Pedro! Zmęczony? Jestem zupełnie wyczerpany. Walnij się na łóżko. Wkrótce wypływam. Nie mam czasu. Dzięki. Myślałem, że zaraz zlecę z tej ławy. Dobranoc. Rzeczywiście biegnie, uwielbiam to. Lares! Wyglądasz, jakbyś niezbyt się tym przejmował. No wiesz, myślałem, że ci się uda. Co zamierzasz teraz zrobić? Tak, jakbym nie mam pojęcia. Na razie będę się chyba trzymać ciebie. Nikt nie chce wiedzieć. Lares jest dziwną postacią, bo w pierwszej części to jest taki... No, przywódca bandytów, też taka trochę menda z natury. W dwójce wydaje się prawie kompletnie w porządku. Taki szpieg, ale bro, jak to się mówi. Slang taki internetowy, bro. A w Nocy Króluka jeszcze się zmienia, tylko że nie pamiętam dokładnie jak. Wiem, że... Widocznie mu się zmienia charakter. Ale Larsa jak najbardziej też lubię. Z całej tej załogi nie lubię, tylko Giriona tak naprawdę. Ty. Mam tutaj almanach. Jeśli się stąd wydostaniemy, zabiorę go do klasztoru, do Pyrokara. Dzięki za level. Zwyciężyłem. Wiem, czuję to. Zadałeś Beliarowi straszliwy cios, po którym szybko się nie otrząśnie. Mogę wreszcie odpocząć? Czy też wy, magowie, macie dla mnie kolejnego trupa w szafie, którego należy wypędzić z tego świata? Zło zawsze znajdzie jakiś sposób, by wkroczyć do tego świata. Ta wojna nigdy się nie skończy. Tylko Adanos stoi między zwaśnionymi bogami, by zapewnić równowagę sił. Zamiast tego mógł mi nieco pomóc. Ależ tak właśnie zrobił. Możesz być tego pewien. Powiedz kapitanowi, by podnosił kotwicę. Ta cisza i spokój mogą być tylko złudne. Ja bym bardziej powiedział, że tylko brak pieniędzy powoduje, że nie mogą wychodzić sequele kontynuujące wątki wojny w grach. Ale Watrasa jak najbardziej też bardzo lubię. Głównie dlatego, że jest przenośnym Pocket Center. A nie przenośnym. Zrobiliśmy wszystko, co było trzeba. Cieszę się. Miałem już dość tej starej kuźni. Chcę znowu stanąć na pewnym gruncie. Beneta bardzo lubię. Swoją drogą, dowiedziałem się, że jak się weźmie Beneta i Wilka na pokład, to Wilk zabija Beneta w trakcie ataku orków. Czego nigdy nie sprawdziłem, ale jestem w stanie w to uwierzyć. Jest mi smutno. Bo osobiście wolę Beneta i lubię Wilka, ale Wilk, come on, dupku, nie bądź taki. Ale trzeba nagle mieć coś do powiedzenia, zanim zakończymy tę grę. Tak, kradzisz tego wieszka. Okej, Giryon! To będzie ciekawe. Możemy odpływać. Najwyższy czas, już myślałem, że przyjdzie mi spędzić resztę życia na tym klifie. A teraz przekaż mi dowodzenie nad okrętem. Nie dotarliśmy jeszcze do Korinis, a skoro już o tym mowa, to wcale nie mam ochoty tam wracać. Mam już dość tego miejsca. Też o tym myślałem. Ale to nie miejsce ani czas na takie dyskusje. Pogadamy na ten temat, kiedy znajdziemy się na morzu. Niezależnie od wszystkiego, cieszę się, że udało ci się wrócić na statek w jednym kawałku.
nawet jeśli jesteś draniem. Tym razem postąpiłeś właściwie. Dobrze, a teraz idź do... Dobra, prawie nazwał nas cukinsynem, teraz nazwał nas draniem. Teraz go kompletnie wychujaliśmy za przeproszeniem i powiedzieliśmy, nie oddajmy ci statku i BTW. Sam sobie płyń do Korinis, a on takie, okej, porozmawiam o tym potem. Jeszcze zapiszę. Symboliczny save przed odpłynięciem. To są statystyki, gdyby ktoś był ciekawy. Teraz moglibyśmy nawet wymaksować broń dwuręczną, tylko no, po co, żeby wyryznać wszystkich. Zrobię film bonusowy, w którym pokażę moją zoptymalizowaną postać, ale to potem. Zrobione. Wróg pokonany. Miałem nadzieję, że wszystko jakoś się ułoży, ale przez ostatnie parę godzin trochę w to zwątpiłem. Możemy wreszcie ruszać w drogę? Tak jest! Ajaj! A człowiek pokonał bestię, która wróciła do Królestwa Beliara. Xardas! Co się właściwie stało w świątyni Irdorat? Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła, a ja przejąłem całą jego moc. Odkąd opuściłem Krąg Ognia, było to moim jedynym celem. To, co nie udało się w świątyni Śniącego, dokonało się teraz. Beliar wybrał mnie. Kotwica w górę! A więc służysz teraz Bogu Ciemności? Nie jestem bardziej posłuszny Beliarowi niż ty Inosowi. Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Dopiero zaczynam rozumieć, jakie możliwości otwierają się teraz przede mną. Jedno wszakże jest pewne. Jeszcze się spotkamy. Jeszcze się zamknę na moment tej sekwencji. Nie jest ona długa, ale uwielbiam tą muzykę i wygląd. Jedna osoba na YouTubie, człowiek Durmin Paradox się nazywał, czy mniej więcej tak, stwierdził, że dla niego Gothic kończy się na właśnie tym bezimiennym odpływającym w dal na statku. I szczerze mówiąc, potrafię zrozumieć tę myśl, jako że no trzecia część nadal jest solidną grą według mnie, ma dobry gameplay, jednakże trochę leży, jeżeli chodzi o to, w czym Gothic był bardzo unikalny. Nadal ma te punkty nauki, co jest unikalne dla serii, ale te wszystkie postacie, ten świat, ten... No, wydaje się trochę przymrużone. Gorsze. No, ale teraz lubię zawsze pod koniec mówić kilka słów na temat gier, które przeszedłem dla was, widzowie. Gothic 2 to nadal dla mnie jedna z najlepszych gier, jakie grałem. Jest to niesamowicie solidny RPG, który oferuje bardzo przyjemny świat do eksploracji. System walki, który jest nie najgorszy tak naprawdę. Osobiście to naprawił tylko formułę na zdawanie obrażeń. To jest dla mnie trochę tragiczne, przyznam. No, ekwipunek jest w porządku. Ale najbardziej myślę, że chodzi o rozwój postaci oraz ten dosyć unikalny świat z postaciami różnymi, które występują, bohaterami. Po prostu zwiedzanie tego wszystkiego, podczas gdy czujesz, że robisz się coraz silniejszy i każdą przeszkodę możesz pokonywać, jest niesamowite i nie aż tak dużo gier potrafi to tak dobrze ująć jak Gothic, moim zdaniem. No, a jeżeli chodzi o umiejscowienie dwójki w całej serii, dla mnie jest to prawdopodobnie najlepsza część. I mam na myśli też Noc Kruka. Noc Kruka wprowadziła wątki, które trochę nie pasują do reszty gry, moim zdaniem.
ale mój główny ból dupy polega na tym, że poziom trudności został tak trochę niepotrzebnie zawyżony, przez co swoboda przy robieniu postaci jest, no, mniejsza. Jedynka, jak już mówiłem, ma lepszy świat, jednakże jest strasznie toporna ze swoim sterowaniem i ekwipunkiem. Boże, muzyka! Litości! No, trójka ma dobry gameplay i największy świat, ale to, jak to się mówi, szerokie jak morze, ale głębokie jak jezioro. Albo głębokie jak ten, kałuża, o. Ta trójka, no a potem czwór. Potem wyszła Arkania i o niej się nie mówi. Grałem kilka godzin w to. Poza tym, co widzieliście niektórzy na moim kanale, demo. I system walki mi się bardzo podobał, ale mój Boże, ten scenariusz to był trainwreck prawie. No, ale Gothic 2 uważam, że to jest świetna gra w każdym razie. Bardzo lubię fakt, że system dnia i nocy tak został zrobiony. O! Jesteśmy przeciążeni. Musimy wyrzucić za burtę tę część złota. Łapy precz od złota. Słuchaj, lepiej będzie, jeśli... Nie ma mowy, w żadnym wypadku. Podobno przegrywamy tę wojnę z orkami, tak? I co z tego? To, że i tak nigdzie nie wydamy tyle złota. Złoto zostaje na pokładzie. Co nam po złocie, skoro zatoniemy przy pierwszym silniejszym podmuchu? Morze jest przecież spokojne. Tak, chwilowo. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie w porządku, uwielbiam ten tekst. Pewną drogą, przeszedłem Gothica 2 kilka dni przed premierą trójki, to też było fajne. Anyway, system dnia i nocy, jak i generalnie feeling gier, to jest to, co sprzedaje między innymi dla mnie tę serię i... No, to było chyba na tyle. 10-letni prawie let's play zakończony.